Ta nagroda jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, bo ma w sobie dwie rzeczy, to znaczy tę nazwę za naprawianie świata i druga rzecz, no to Irena Sendlerowa. To niewątpliwie ważny punkt odniesienia dla wszystkich, którzy zajmują się tematyką żydowską. No to jednak mistrzyni, także jestem bardzo dumny. Ja jestem nauczycielem przede wszystkim, więc ja uważam, że nauczyciel, a szczególnie nauczyciel na prowincji, ma ciągle sporą rolę do odegrania. To znaczy, właśnie na prowincji myślę, że ciągle da się zmieniać świat, ponieważ szkoła, tak paradoksalnie, szkoła na prowincji jest centrum. I szkoła na prowincji może wpływać na rzeczywistość. I dlatego warto tę rzeczywistość zmieniać, bo warto po prostu naprawiać świat. A jeśli się to udaje jeszcze z własnymi uczniami, no to jest najcudowniejsza rzecz, jaka może się przydarzyć.